Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym was zaprosić do dzisiejszego rozważania Słowa Bożego, które jest moją odpowiedzią na to, co pastor Kurylas nauczał odnośnie Dnia Pańskiego. Chciałbym, abyśmy wspólnie prześledzili i sprawdzili w Słowie Bożym, czy tak sprawy się mają. Gdyż wtedy będziemy mogli być pewni, że to nauczanie, jeżeli jest faktycznie poparte Słowem Bożym, jest właściwe, jest prawdziwe. Zanim jednak dojdziemy do meritum, do tego głównego wątku, chciałbym się króciutko odnieść do dwóch spraw, o które na początku swojego kazania poruszył pastor Kurylas. Posłuchajmy pierwszej jego wypowiedzi. No, bardziej czytelnie to i bardziej wprost w Słowie Bożym nie może być napisane. Wyraźnie tu stoi, że jeżeli ktoś szuka odkupienia w prawie i chce przestrzegać prawa, w tym obchodzenia szabatu, to musi przestrzegać całego prawa. Przeczytajmy te wersety i zobaczmy, co z nich wynika, bo są to bardzo ważne słowa. Dzisiaj wielu wierzących na tym się potyka. Nie rozumie pewnej rzeczy. Ja też sam długo tego nie rozumiałem. Przeczytajmy list do Galatów, 3 rozdział i wiersze od 1 do 5. O nierozumni Galaci, któż was urzekł, was, przed którymi oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Tego jednego chciałbym się od was dowiedzieć. Czy ducha otrzymaliście na skutek wypełniania prawa za pomocą uczynków, czy też stąd, że daliście posług wierze? Czy jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem? Czyż tak wielkich rzeczy doznaliście na próżno? A byłoby to rzeczywiście na próżno. Czy ten, który udziela wam ducha i działa cuda wśród was, czyni to dlatego, że wypełniacie prawo za pomocą uczynków, czy też dlatego, że dajecie posłuch wierze? Pierwsza rzecz, na którą chciałbym tu zwrócić uwagę, to jest mowa o wierze i otrzymaniu ducha i darów duchowych i działania ducha pośród nich na podstawie ich wiary, a nie za zasługi, które miały polegać na wypełnianiu prawa. I teraz czytajmy drugi fragment, który przytoczył pastor Kurylas. To jest list do Galatów, 3 rozdział i wiersze od 10 do 14. Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem, przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać księga prawa. A że w prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Prawo nie opiera się na wierze, lecz mówi, kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie. Z tego przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił, stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest, przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego ducha. I to są bardzo ważne słowa, na które chciałbym zwrócić uwagę, bo nieraz zapominamy o bardzo ważnej kwestii, która jest tutaj wspomniana. I tutaj chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na to, co pisze Paweł, że jeżeli ktoś polega na prawie, na uczynkach prawa i chce zostać usprawiedliwiony, to się nie uda. Że usprawiedliwienie przed Bogiem nie wynika z prawa, ale z wiary. I teraz pytanie, z jakiej wiary, na podstawie jakiej wiary, czy na podstawie wiary w kogo możemy być usprawiedliwieni? To jest bardzo ważne słowo, abyśmy mieli tę świadomość, że w prawie nikt nie będzie usprawiedliwiony. I gdy przejdziemy do 2 rozdziału listu do Galatów i przeczytajmy wiersze 15 do 17, tutaj apostoł
przedstawia w piękny i jasny sposób, o co chodzi. Przeczytajmy ten fragment. My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie pogrążonymi w grzechach poganami. A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. My właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. A jeżeli to, że szukamy usprawiedliwienia w Chrystusie, poczytuje się nam za grzech, to i Chrystusa należałoby uznać za sprawcę grzechu, a to jest niemożliwe. Zobaczcie, braterstwo, co jest tu napisane. Paweł, który był Żydem, który znał prawo, mówi, że przez wypełnianie tego prawa, Tory, nie mamy usprawiedliwienia. Nie osiągniemy usprawiedliwienia, ale usprawiedliwienie osiągamy poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne. Nie na podstawie prawa jest usprawiedliwienie, ale poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne, byśmy o tym pamiętali. Dlatego więcej na ten temat już nie będę mówił odnośnie usprawiedliwienia i sprawiedliwości. Przeczytajcie to i również zapraszam, bo jakby nie jest to dzisiaj naszym tematem rozważania, zapraszam do filmu, który niedawno został umieszczony na naszym koncie Gorzowskiego Centrum Biblijnego na YouTubie, zatytułowany właśnie Jeszua, usprawiedliwienie, prawo równa się sprawiedliwość. Bardzo proszę, jeżeli kogoś ten temat głębiej interesuje, zapraszam do tego filmu, tego wykładu. Tam starałem się to wszystko przedstawić na podstawie Słowa Bożego. Następnym tematem, który poruszył pastor Kurylas we wstępie, dotyczy ofiary w szabat. To używa pastor jako argument i zobaczmy, co w tej sprawie pastor Kurylas powiedział. Bardzo proszę. Musi przestrzegać całego prawa, więc również systemu składania ofiar, w tym pomocniczej, dodatkowej ofiary w dzień szabatu. Co ciekawe, do tego argumentu nikt się nie ustosunkował. Tak jakby ono w czasie kazania nie padło. Dlatego, że z tym wersetem nie da się zrobić nic. Obchodzisz szabat? Jeśli chcesz być uczciwy względem tej historii, składaj dodatkową ofiarę w szabat. Już raz się do tego odnosiłem w odpowiedzi co do szabatu, ale przypomnijmy sobie ten werset i postaram się w inny sposób pokazać, że jest na to inne wyjaśnienie, inne wytłumaczenie niż przedstawia pastor Kurylas, że musimy składać ofiary w szabat. Ten nakaz, o którym mówimy, jest zawarty w Torze Pańskiej. To jest 4 Księga Mojżeszowa, Księga Liczb. I to jest 28 rozdział, wiersze 9 i 10. Przeczytajmy wspólnie. W dzień szabatu winniście złożyć w ofierze 2 jagnięta roczne bez skazy z 0,2 efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą jako ofiarę z pokarmów i należącą do tego ofiarę z płynów. To jest ofiara całopalna sobotnia na każdy szabat oprócz całopalenia ustawicznego i ofiary z płynów. I faktycznie, gdybyśmy oparli się tylko na tym wersecie, to no, jest tak napisane, jest takie prawo. Ale ja już w pierwszej odpowiedzi odpowiedziałem co? Pokazałem, że do składania ofiar byli upoważnieni tylko kapłani, że lud nie składał ofiar. I teraz zobaczmy Ewangelię Mateusza, 12 rozdział, i przeczytajmy wiersze od 5 do 8. Jest tutaj bardzo ciekawa odpowiedź Pana Jezusa. Odpowiedź Jeszuły. Zobaczmy. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział i wiersze od 5 do 8. Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, są bez winy?
Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Zauważcie, co się tu dzieje. Jeszua mówi, że w dzień szabatu kapłani naruszają spoczynek szabatu, są bez winy. Są bez winy, ponieważ był nakaz pański, który kazał im w szabat składać ofiary. Ale czy to znaczy, że Pan Jezus składa ofiary? Nie. On nie był do tego upoważniony. I on zachowywał szabat i nie składał w szabat ofiar. To teraz jak? Czy my mamy zachowywać szabat i musimy składać ofiary, jak twierdzi pastor Kurylas, skoro Jeszua tego nie robił? Co więcej, jest nieuczciwą rzeczą dzisiaj nakłaniać kogoś do składania ofiar w dzień szabatu, gdy nie ma świątyni. A wiemy, że Biblia nakazywała składać ofiary tylko w świątyni. Więc jakby ten argument, no z całym szacunkiem, ale nie jest właściwy, nie jest uzasadniony. Jeszua zachowywał szabat i nie składał w szabat ofiar. Składali to kapłani. Proszę się nad tym zastanowić. Myślę, że to pomoże zrozumieć pewne rzeczy. Tym, co mnie skłoniło do przygotowania tej analizy odpowiedzi na to kazanie pastora Kurylasa, są słowa, które on wypowiedział. Posłuchajmy tych słów. Ja, Bartłomiej Kurylas, syn Boga żywego, dziedzic Królestwa Niebieskiego i każdy inny chrześcijanin, który może i powinien to umieć o sobie powiedzieć, nie obchodzę żadnych przykazań. Nie istnieją dla mnie przykazania żadne spośród ponad 600 przykazań, w tym najsłynniejsze 10 przykazań. Nie wiem, czy my sobie zdajemy sprawę. Padają tu słowa, że w przekonaniu naszego prelegenta prawo Boże, przykazania Boże żadne już nie obowiązują. Myślę, że dla wielu z nas jest to zaskoczenie. Dla mnie to było zaskoczenie, ponieważ myślę, że większość z nas uważa, że chociaż dekalog jest ważny. Co do innych to już są dyskusje, ale większość wierzących chrześcijan jest zdania, że dekalog jest ważny. I zobaczmy, co mówi Słowo Boże. Czy możemy właśnie tak to rozumieć, że dekalog jest ważny? Czy jednak tak, jak powiedział pastor, że jest nieważny, że dla niego żadne przykazanie nie jest ważne? To jest naprawdę poważne oświadczenie i bardzo odpowiedzialna nauka. A zobaczmy, co mówił Jeszua. Gdy otworzymy Ewangelię Mateusza i otworzymy 19 rozdział, chciałbym, abyśmy przeczytali wiersze 17 i 18. Odpowiedział mu: dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry, a jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Zapytał go, które? Jezus odpowiedział: oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czci ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Rozumiemy? Jeszua powiedział do bogatego młodzieńca: zachowuj przykazania. I które mu wymienia? Dekalog. Te, które odnoszą się do miłości bliźniego. Zobaczmy następny fragment Słowa Bożego. List do Rzymian, 13 rozdział, wiersze 8-10. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa.
Widzimy? Znowu apostoł Paweł nawiązuje do prawa, do przykazań. Wymienia przykazania i też mówi, i wszystkie inne streszczają się, mieszczą się w nakazie miłuj bliźniego jak swego, jak siebie samego. Czy zatem ważne są te przykazania, czy nieważne? Czy mamy je zachowywać, czy nie? Jeszua wymienia przykazania. Apostoł Paweł, apostoł pogan wymienia przykazania. Pisze do pogan i wymienia im dekalog. Zobaczmy dalej. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, wiersze 7 i 9. Chcieli uchodzić za uczonych w prawie, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą. Wiemy zaś, że prawo jest dobre, jeśli je ktoś prawnie stosuje, rozumiejąc, że prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie i dla niesfornych, bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców. Zobaczcie, co jest tu napisane. Prawo jest dobre, jeśli je kto prawnie stosuje, rozumiejąc, że prawo nie jest dla sprawiedliwego. Jeżeli ty jesteś sprawiedliwy, to prawo nie jest dla ciebie, bo ty nie jesteś tym, który łamie to prawo, ponieważ prawo jest przeciwko grzechowi, przeciwko grzesznikom. Właśnie te grzechy, które tu wymienia, tak? Dla postępujących bezprawnie, czyli dla tych, którzy żyją bez prawa, dla niesfornych, bezbożnych, którzy żyją nie tylko, że bez prawa, to i bez Boga, dla grzeszników, dla niegodziwców światowych i tak dalej, dla ojcobójców, matkobójców, dla zabójców i tam dalej jeszcze napisane, dla tych wszystkich, którzy czynią coś, co jest niezgodne z Ewangelią, tych prawo będzie oskarżać, a sprawiedliwego nie. Bo zobaczcie, o co chodzi. Apostoł Paweł właśnie w liście do Rzymian, drugi rozdział, 13 wiersz, mówi takie słowa. Gdyż niesłuchacze prawa są u Boga sprawiedliwi, lecz ci, którzy stosują prawo, będą uznani za sprawiedliwych. Ci, którzy stosują prawo, ci, którzy wypełniają prawo, będą uznani za sprawiedliwych, bo prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, tylko dla bezbożnych, bezprawnych. I w świetle tego warto się zastanowić i pamiętać, czy ten nakaz dekalogu, który jest sporny, o który się ludzie sprzeczają, na którym się wykładają, czy on jest ważny, czy jest nieważny. Ja uważam, że jeśli chodzi o dekalog, jest on ważny, bo dekalog jest ważny. A mam na myśli czwarte przykazanie dekalogu, które jest zapisane w drugiej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Wyjścia, 20 rozdziale i od wiersza 8 do 11. Przeczytajmy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem ku czci Jahwe, Boga twego. Nie możesz przeto w tym dniu wykonywać żadnej pracy, ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W 6 dniach bowiem uczynił Jahwe niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. W 7 zaś dniu odpoczął, dlatego pobłogosławił Jahwe dzień szabatu i uznał go za święty. Dzień szabatu jest w oczach Bożych dniem świętym. Nie jest to pierwszy dzień tygodnia, czyli dzisiejsza niedziela, ale jest to szabat, czyli dzisiejsza sobota. Zastanówmy się nad tym. Dlatego chciałbym, abyśmy wspólnie przeanalizowali dalej następne słowa, które są w tym kazaniu wypowiadane w tym właśnie kontekście. Czy zgodnie z dekalogiem, zgodnie z Bożym przykazaniem powinniśmy zachowywać szabat, czy jednak, jak naucza pastor Kurylas, powinniśmy zachowywać pierwszy dzień tygodnia, czyli dzisiejszą niedzielę.
tyle odnośnie polemiki co do wstępu pastora Kurylasa. Przejdźmy teraz do tej części zasadniczej. I tutaj pastor Kurylas powiedział bardzo słuszne słowa. I ja się z tym w zupełności zgadzam, że dzisiaj, już od czasu, gdy przyszedł Jeszua oczywiście, ale i dzisiaj również to jest aktualne, że mamy oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie. Zobaczmy, co na ten temat powiedział pastor Kurylas. Bardzo proszę. Pan Jezus mówi, że to wszystko nie ma znaczenia, że od tej pory będą mnie czcić w duchu i w prawdzie. W duchu, a więc wolny od religii, od systemu ofiarniczego, od świątyń w tym zrozumieniu, ale w prawdzie. Czyli tak jak Słowo Boże mówi, że mamy go czcić, taki jaki mamy wzór w Słowie Bożym, również dotyczący formy i praktyki tej czci. Pastor Kurylas przytacza słuszne słowa, piękne słowa rozmowy Jeszuły z Samarytanką. Przytoczmy te słowa, przeczytajmy je wspólnie. To jest Ewangelia Jana, 4 rozdział i wiersz 23 i 24. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Jemu cześć w duchu i w prawdzie. I to są prawdziwe słowa. I co do tego ja też nie mam żadnej wątpliwości. Jak widzimy, Jeszua powiedział do Samarytanki, że należy oddawać Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. I my dzisiaj w większości wiemy, co to znaczy oddawać Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Że jest to chodzenie w duchu, owoce ducha, modlitwa w duchu, prowadzenie w duchu, tak? To wszystko gdzieś tam się zbiera na ten obraz oddawania czci Ojcu w duchu. Natomiast gdy stawiamy pytanie, co to znaczy w prawdzie, tu już jest troszkę trudniej. Ale gdy uważnie czytamy Słowo Boże, to znajdziemy na to odpowiedź. I zobaczcie, otwórzmy Psalm 119 i przeczytajmy werset 142 tego psalmu. Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a prawo Twoje jest prawdą. Widzimy? Twa sprawiedliwość, wieczna sprawiedliwość, a prawo Twoje, tam jest toracha, tora Twoja jest prawdą. Czyli oddawać cześć Bogu w duchu i w prawdzie, to oddawać cześć Bogu w duchu i poprzez przestrzeganie, zachowywanie Tory, bo Tora jest prawdą. Pouczenie, które daje Tora, ono jest prawdą. Zastanówcie się, czy nie mogę mieć tutaj racji. Następny fragment, który chciałbym omówić w dzisiejszej polemice, to są słowa, które zostały wypowiedziane w odniesieniu do listu do Kolosan i zobaczmy, jakie słowa padły. Bardzo proszę. Jeszcze raz wrócę do soboty. Sobota jest dniem stworzenia. Zawsze będzie dniem stworzenia. Tak Pan Bóg w sobotę zakończył swoje stworzenie i odpoczął od tego. To jest dzień, w którym można wyjść na dwór, można cieszyć się stworzeniem, można oglądać dzieła Boże, można odpocząć w tym zrozumienia i w ten sposób sobie tam celebrować w sobotę. W porządku, ale szabat już minął. Sobota jako szabat, minęło to. Jako przymierze i dzień przymierza pomiędzy Bogiem a synami Izraela. Pozwolę sobie przytoczyć ten fragment, który został poruszony, czy do którego ta wypowiedź się odnosiła. Przeczytajmy go wspólnie, bo ten fragment faktycznie budzi bardzo wiele kontrowersji, jest opacznie rozumiany, jest używany jako argumentacja przeciwko prawu Bożemu i na zniesienie przykazań Bożych. Przeczytajmy. List do Kolosan, 2 rozdział, wiersz 16 i 17. Niechaj więc nikt o was nie wydaje sądu co do jedzenia i picia, bądź w sprawie święta, czy nowiu, czy szabatu. Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa. To jest tłumaczenie z Biblii Tysiąclecia.
I bardzo wielu ludzi mówi tak, no jak, nie masz prawa mnie sądzić, nikt nie ma prawa, to jest sprawa między mną a Bogiem. Ale jak zawsze, jak często, to wszystko opiera się również na przykładzie. I tutaj też chciałbym pokazać, przytoczyć ten sam fragment tego drugiego rozdziału listu do Kolosan z przekładu dosłownego, który znalazłem na stronie biblia.oblubienica.eu. Przeczytajmy, jak ten fragment brzmi w przekładzie dosłownym. Jest to dość istotne. List do Kolosan, drugi rozdział i wiersz 16 i 17. Dlatego niech was nikt nie osądza z powodu jedzenia lub picia, lub z powodu udziału w święcie, lub nowi, lub szabatów. Są to cienie rzeczy przyszłych, ciało zaś pomazańca. Nie wiem, czy widzicie różnicę. Ja widzę. Pierwsza rzecz jest zasadnicza, że te sprawy, czyli napoje, pokarm, święta, nów i szabaty są cieniami rzeczy przyszłych. Czyli jeśli coś jest cieniem rzeczy przyszłej, to to jest. Jeżeli tego nie ma, nie rzuca cienia. Nie jest cieniem. A druga rzecz bardzo ważna, że jakby cała myśl czy kontekst tej wypowiedzi jest taki. Dlatego niech was nikt nie osądza, lecz ciało pomazańca. Czyli w sprawach jedzenia, picia, święta, nowych, szabatów może nas osądzać ciało pomazańca, czyli eklezja, czyli zgromadzenie, tak? Nikt poza ma nas nie osądzać. I dalej, jak tam czytamy 18 wiersz i poniżej, to tam jest mowa właśnie o nakazach i zwyczajach ludzkich. A jak wiemy, prawo Boże nie jest nakazem i zwyczajem ludzkim. Zwyczajem ludzkim może być niejedzenie uda, bo jak wiemy, Żydzi nie jedli na cześć tego, że Jakub był porażony w biodro, nie jedli tego biodra. I tyle, to był zwyczaj, ale to nie znaczy, że ja tego nie mogę jeść. I nikt z tego powodu, gdy ja będę jadł, nie ma prawa mnie osądzać. Gdy chodzi o zwyczaje ludzkie, gdy chodzi o sprawy biblijne, to jest to w gestii eklezji, jest to w gestii zgromadzenia, a nie osób spoza Kościoła. Tak bynajmniej ja ten fragment rozumiem. Zastanówcie się, czy faktycznie można go tak rozumieć. I teraz dalej padają słowa, że niedziela jest dniem nowego przymierza. Proszę bardzo, posłuchajmy wypowiedź pastora Kurylasa na ten temat. Bardzo proszę. I tak jak w Starym Przymierzu Bóg oddzielił, wywyższył ten dzień sobotni, tak w Nowym Przymierzu Jezus Chrystus oddzielił i wywyższył dla ciebie i dla mnie dzień, który po polsku nazywa się niedziela. Pytanie jest, czy faktycznie tak jest. Czy niedziela jest dniem nowego przymierza? Co mówi Słowo Boże? Otwórzmy list do Hebrajczyków, 8 rozdział, bo Słowo Boże odpowiada na to jasno, wyraźnie. W mojej opinii nie ma co do tego wątpliwości. Bardzo proszę. List do Hebrajczyków, 8 rozdział, przeczytajmy najpierw wiersze od 6 do 8. Teraz zaś otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o ile stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach. Gdyby bowiem owo pierwsze było beznagane, to nie szukano by miejsca na drugie przymierze. Albowiem ganiąc ich zapowiada, oto nadchodzą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Pierwsza rzecz, na którą chciałbym tu zwrócić uwagę, o którym mało kto z chrześcijan mówi, że nowe przymierze, którego pośrednikiem jest Jeszua, pośrednikiem jest Jezus Chrystus, zostało zawarte z domem Izraela i z domem Judy. Nie zostało zawarte z poganami.
nie zostało zawarte z chrześcijanami. Nie ma tutaj nic o tym mowy. I czytajmy dalej. 8, wiersz 10. Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela. W owych dniach, mówi Pan, dam prawo moje w ich myśli, a na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Jak wiemy, jest to bezpośrednie nawiązanie do proroka Jeremiasza, 31 rozdział, 31 wiersz. I tam jest napisane prawo moje. To właśnie, o czym tu mówimy. Jakie było prawo? Prawo Boże, Tora. I nie było innego prawa. Pytanie, w prawie Bożym, jaki dzień był dniem świętym? Ja wiem, że był to szabat, czyli sobota. Nic tam nie mam, że pierwszy dzień tygodnia był w prawie dniem świętym. I zresztą o tym pastor Kurylas mówi, że w prawie jest szabat, koniec, kropka. I tak jest. Amen. Dlatego nie możemy powiedzieć, ja tak uważam, że w Nowym Przymierzu tym dniem świętym jest niedziela. Nie ma ku temu podstaw. Następną kwestią bardzo ważną, do której chciałbym się odnieść, jest wypowiedź na temat zmartwychwstania Pana Jezusa, mianowicie, że nastąpiło ono w niedzielę. Posłuchajmy wypowiedzi. Gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon, choć niektórzy zwątpili. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i tu na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Te słowa naprawdę wszystko zmieniły. Zaraz udowodnię to przez inną Ewangelię. One wszystko zmieniły i nie bez przyczyny. One zostały wypowiedziane w niedzielę przez zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, który odkupił swoje stworzenie raz na zawsze. Dobitnie dniem zmartwychwstania jest niedziela. Wynika to z tego fragmentu, tak? Pytanie jest zasadnicze, czy faktycznie w niedzielę nastąpiło zmartwychwstanie? A może w niedzielę już po prostu Jeszuły nie było w grobie? Czy jeżeli ty przyjdziesz do mnie w poniedziałek i nie zastaniesz mnie w domu, to znaczy, że ja w poniedziałek wyszedłem z domu? Może ja wyszedłem w niedzielę albo w sobotę, albo już mnie od piątku nie ma w domu. I teraz zobaczmy, co mówi Słowo Boże. Bo to jest bardzo ważna rzecz. Dlaczego ja na to zwracam uwagę? Ponieważ Jeszuła powiedział bardzo ważne słowa, które wyraźnie wskazują, że mogło być inaczej. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 12 rozdział i przeczytajmy wiersze 39 i 40. Lecz on im odpowiedział, plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem tak jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. To jest bardzo ważne. Znak Jonasza jest bardzo istotny, jeżeli mówimy o zmartwychwstaniu Jeszuły. I teraz pamiętajmy o 3 dniach i 3 nocach. I przeczytajmy jeszcze raz fragment z Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, wiersze od 1 do 6, który był przytoczony. Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał. Jak powiedział, chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. Dla mnie te słowa nie mówią nic, że Pan Jezus zmartwychwstał pierwszego dnia tygodnia.
one wyraźnie mówią, że pierwszego dnia tygodnia nie było go w grobie. Anioł poprosił niewiasty i powiedział, chodźcie zobaczyć, nie ma go tu. On nie powiedział, że zmartwychwstał, powiedział, nie ma go tu. I aby pokazać, że trzy dni i trzy noce miały faktycznie miejsce i że nie wypada to na pierwszego dnia tygodnia, przygotowałem taki wykres. I tutaj możecie zobaczyć, bardzo proszę, mamy 14 Nisan, śmierć Pana Jezusa. Jak wiemy, w dzień Paschy Żydowskiej Jeszua został ukrzyżowany. Następnie mamy 15 Nisan, czyli to jest pierwszy dzień święta Przaśników, który był szabatem. Później mamy 16 Nisan, czyli piątek, to jest druga doba. I później mamy szabat, czyli 17 Nisan i to jest trzecia doba. Natomiast 18 Nisan, pierwszego dnia tygodnia, nie było już Pana Jezusa w grobie. I jak spojrzycie na ten wykres, to wyraźnie widać, że tuż przed końcem dnia Pan Jezus został pochowany i tuż w szabat, przed końcem szabatu zmartwychwstał. Dlatego go w grobie nie było. Dlaczego uważam, że zmartwychwstał w szabat? Ponieważ powiedział, że będzie trzy dni i trzy noce. I jak zobaczycie na tym wykresie, to się wtedy zgadza. Więcej na ten temat możecie zobaczyć w wykładzie, który jest również na naszym koncie YouTube'owym Gorzowskiego Centrum Biblijnego. I tam jest mój wykład trzy dni i trzy noce. Tam zebrałem wszystkie wersety na ten temat. Bardzo proszę, jeżeli kogoś to interesuje, śmiało można tam sobie zajrzeć i temat zbadać. Idźmy dalej. Zobaczmy, jakie słowa padają na temat odkupienia. Jaki to był dzień, kiedy było to zmartwychwstanie. Bardzo proszę, zobaczmy tę wypowiedź. Na całym świecie od wieków, od początku i o tym zaraz, ale od zawsze chrześcijanie zbierają się w niedzielę. Ja wiem, że teraz szabatarianie targają włosy z głowy, bo oni się zgromadzają w sobotę. Zgromadzajcie się, kiedy chcecie. Ja mówię o chrześcijanach. Chrześcijanie zbierają się w niedzielę i wierzący czczą Boga w niedzielę. To jest główny dzień czczenia Boga i czczenia tego, co Bóg zrobił dla swojego stworzenia. Odkupił swoje stworzenie, zbawił swoje stworzenie, zmartwychwstał, czym potwierdził odkupienie, list do Rzymian się kłania, odkupienie swojego stworzenia. Mało tego, od zawsze kalendarz jest tak ustawiony, by wierzący chrześcijanie mieli możliwość zgromadzania się w niedzielę, by czcić swojego Boga. Czy w myśl tej wypowiedzi, czy w myśl tego, co myśmy pokazali wcześniej, że był Jeszua trzy dni i trzy noce, można twierdzić, że niedziela jest dniem odkupienia, skoro Jeszua zmartwychwstał w szabat? Moim zdaniem nie, wy to sami rozsądźcie. Dalej chciałbym, abyśmy zastanowili się, kiedy niewiasty nakupiły wonności. Zobaczmy tę wypowiedź. Bardzo proszę. Mamy dobitnie napisane, że w szabat one tego nie zrobiły. Stąd wiemy, że zrobiły to w niedzielę. Natomiast pierwszego dnia tygodnia, czyli niedzielę, ledwo zaczęło świtać, a więc ledwo się skończył szabat, kobiety przyszły do grobowca, niosąc wcześniej przygotowane wonności. Jak widzimy, autor kazania twierdzi, że było to w niedzielę. Ktoś tam wcześniej powiedział, że było to w piątek. I faktycznie, moim zdaniem było to w piątek. I zobaczcie, jest piękny przykład w Ewangeliach, gdy uważnie będziemy czytać Słowo Boże, to zobaczymy przedziwną rzecz. Zacznijmy od Ewangelii Łukasza, 23 rozdział, i wiersze od 50 do 54. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Był z miasta żydowskiego Arymatei i oczekiwał Królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa.
zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Był to dzień przygotowania i szabat się rozjaśniał. Natomiast apostoł Jan w Ewangelii Jana, 19 rozdział, 31 wiersz podaje, ponieważ był to dzień przygotowania, a zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Co to był za dzień? Co to był ten szabat, jakie wielkie święto? Bo tu jest wyraźnie powiedziane, że ten dzień był wielkim świętem. I oczywiście w Słowie Bożym, gdy uważnie czytamy, znajdujemy na to odpowiedź. Otwórzmy trzecią Księgę Mojżeszową, Księgę Kapłańską, 23 rozdział i przeczytajmy wiersze od 4 do 8. Oto czasy święte dla Jahwe, zwołanie święte, na które wzywać ich będziecie w określonym czasie. W pierwszym miesiącu, 14 dnia miesiąca o zmierzchu jest Pascha dla Jahwe, a 15 dnia tego miesiąca jest święto przaśników dla Jahwe. Przez 7 dni będziecie jedli tylko przaśne chleby. Pierwszego dnia będzie dla was zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez 7 dni będziecie składali w ofierze dla Jahwe ofiarę spalaną. 7 dnia będzie święte zwołanie. Nie będziecie w tym dniu wykonywać żadnej pracy. Czyli moim zdaniem, na podstawie tego, co przedstawia Księga Kapłańska, 15 Nisan był to szabat świąteczny. Szabat związany z pierwszym dniem święta Przaśników. Bo jak wiemy, 14 Nisan był zabity Jeszua i złożony w grobie, a 15, czyli następnego dnia, był szabat świąteczny, bo wielkie święto był pierwszy dzień święta Przaśników. Nie był to szabat tygodniowy. Trzeba o tym pamiętać. I dalej właśnie, idąc tym tropem, zobaczcie, co jest napisane. W Ewangelii Marka, 16 rozdział i wiersz 1, czytamy tak. Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Rozumiemy to. Po upływie szabatu. Dlatego pastor powiedział tutaj, że było to w niedzielę, bo po upływie szabatu, gdybyśmy założyli, że jest to szabat tygodniowy, to byłaby to niedziela. Ale zobaczcie, co podaje w tej sprawie Łukasz. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział i wiersze 55 i 56. Jest napisane tak. Były przy tym niewiasty, które z nim przyszły z Galilei. Obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. Po powrocie przygotowały wonności i olejki, lecz zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek szabatu. Czyli zobaczcie, na tej grafice tu przedstawiam, że były dwa szabaty. Czyli był szabat świąteczny, to był pierwszy dzień święta Przaśników. Po upływie tego szabatu, czyli w piątek, poszły niewiasty nakupić wonności, lecz zgodnie z przykazaniem, czyli szabatem, który jest w sobotę, tygodniowym, nieświątecznym, zachowały spoczynek szabatu. Mamy dwa szabaty i wtedy mamy 3 dni i mamy 3 noce. Wszystko się zgadza. Zbadajcie to, bo to jest bardzo ciekawe. Ja też to niedawno odkryłem, że były dwa szabaty. Mówię, jak? Po szabacie poszły nakupić wonności, ale zgodnie z przykazaniem zachowały szabat. Czyli musiały być dwa szabaty, tak jak widać to na tej grafice. W swoim kazaniu pastor Kurylas przedstawia wydarzenia po zmartwychwstaniu Jeszuły, co się działo z niewiastami, co się działo z uczniami, co czynił Jeszua i przekonuje nas, że to wszystko zdarzyło się pierwszego dnia tygodnia, czyli w niedzielę. Prześledźmy te wypowiedzi, czy faktycznie możemy tak rozumieć, czy to się obroni. Pierwsza wypowiedź
jest taka, że Jeszua w niedzielę uczynił pierwszą homilię. Bardzo proszę. W który dzień tygodnia Jezus Chrystus wyłożył pierwszą homilię? W niedzielę. Nawet on w niedzielę powiedział pierwsze kazanie. Druga wypowiedź, którą chciałbym przytoczyć, to, że wieczorne spotkanie było pierwszego dnia tygodnia, czyli w niedzielę. Bardzo proszę. Jeszcze tej samej godziny wstali i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali 11 zgromadzonych wraz z innymi. Utrzymywali oni: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Ci z kolei dokładnie opisali, co zaszło w drodze i jak go rozpoznali po łamaniu chleba. Widzicie tą radość w ten dzień? Z tego powodu, co w ten dzień się wydarzyło? Wszystko się dzieje w ten jeden dzień. Trzecia wypowiedź, gdzie pastor Kuras mówi, że spotkanie Jeszuły z uczniami było, gdzie mówi szalom, gdzie było, że było to w niedzielę wieczorem. Bardzo proszę tę wypowiedź, zobaczmy. Gdy byli w trakcie opowiadania, sam Jezus stanął pośród nich i powiedział: pokój wam. To, co zrobił Pan Jezus, to jest w ogóle mega bezczelne w stosunku do religii. On po raz kolejny to zrobił. On znowu pokazał, kto w tej historii jest Panem. On w niedzielę, bo to jest niedziela, po tych wszystkich wydarzeniach staje przed tymi uczniami i mówi im szalom. To szalom wcześniej się mówiło tylko w sobotę na zasadzie szabat szalom. Następna wypowiedź, o której mówi, to to, że agapa z uczniami była w niedzielę. Zobaczmy tę wypowiedź. To jestem ja sam, dotknijcie mnie. Zauważcie, że duch nie ma ciała ani kości, a ja, jak widzicie, mam. Po tych słowach pokazał im ręce i stopy. Gdy oni nadal z radości i zdumienia nie uwierzyli, powiedział: czy macie tu coś do jedzenia? I podali mu kawałek pieczonej ryby. On wziął i zjadł na ich oczach. Kiedy było pierwsze agapę? W niedzielę. I również, gdy nastał wieczór pierwszego dnia tygodnia, to pastor uważa, że nadal była to niedziela. Zobaczmy tę wypowiedź. Bardzo proszę. Poszła więc Maria Magdalena i oznajmiła uczniom, że widziała Pana. Przekazała im też Jego słowa. Nastał już wieczór tego właśnie dnia, pierwszego po szabacie. Jaki mamy dzień? Nadal niedzielę. Tylko wieczór, niedziela. Uczniowie zeszli się razem. Kiedy? W niedzielę, wieczorem. Lecz w obawie przed Żydami zareglowali drzwi, bo ci się wściekali, że ci się zbierają w niedzielę. Przecież my się mamy zbierać w sobotę. Zabiliśmy go. Ostatnim fragmentem, na który chciałbym zwrócić uwagę, jest liczenie 8 dni, że od niedzieli. Zobaczmy tę wypowiedź. W czasie tego spotkania z Jezusem nie było wśród nich Tomasza, jednego z 12, zwanego Dydymos. Uczniowie przekazali mu zatem: widzieliśmy Pana. On zaś odpowiedział: jeśli na jego rękach nie zobaczę śladów gwoździ i ich nie dotknę, i jeśli w jego bok nie włożę mojej ręki, nie uwierzę. Uwaga, po 8 dniach, czyli w jaki dzień? W niedzielę. Niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Rodzi się pytanie, czy to, co wszystko, co się działo po zachodzie słońca, czy to była jeszcze niedziela, czy to był jeszcze pierwszy dzień tygodnia. Chciałbym przypomnieć sobie i nam wszystkim, że doba biblijna w Biblii trwa od zachodu słońca do zachodu słońca, co pokazuje niniejszy wykres. I tutaj również jest fragment z trzeciej Księgi Mojżeszowej, Księgi Kapłańskiej, 23 rozdział, i przeczytajmy wiersz 27, 10 dnia 7 miesiąca i dalej wiersz 32. Będzie to dla was uroczysty szabat, będziecie pościli. 9 dnia miesiąca wieczorem, to jest od wieczora do wieczora, będziecie obchodzić wasz szabat. Ja to rozumiem tak, że doba biblijna była od zachodu słońca do zachodu słońca.
I tak jak tutaj widzimy na tym wykresie, który przedstawiłem, siódmy dzień to był szabat. On się zaczynał zachodem słońca i kończył się od zachodem słońca. Od zachodu słońca w sobotę do zachodu słońca w niedzielę był pierwszy dzień. I od zachodu słońca w niedzielę do zachodu słońca w poniedziałek był drugi dzień. Czyli niedziela nie była od północy do północy, jak przedstawił to nasz prelegent, tylko była od zachodu słońca do zachodu słońca. Czyli to wszystko, co działo się po zachodzie słońca, to był drugi dzień tygodnia. To był poniedziałek. To nie była niedziela. Czyli to, czy homilia, czy nakaz, czy polecenie, czy wspólna agapa, to wszystko miało miejsce drugiego dnia tygodnia, nie pierwszego. Pierwszy dzień tygodnia skończył się o zachodzie słońca. W tamtym czasie była to mniej więcej godzina 18:30 naszego czasu. Gdzieś tam sprawdzałem i tak znalazłem taką informację, że w tamtym czasie zachód słońca był o godzinie 18:30. Czyli to wszystko, co było wieczorem, co było później, to już był następny dzień. To był drugi dzień, czyli poniedziałek, nie była to niedziela. I w związku z tym to, co czytamy w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, przeczytajmy wiersze od 1 do 10. Po upływie szabatu, o świcie, pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiasty: wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom: powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. To wam, tam go ujrzycie. Oto co wam powiedziałem. Pospiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: witajcie. One podeszły do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się, idźcie i oznajcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. I to faktycznie miało miejsce pierwszego dnia tygodnia, w ciągu dnia czy o świcie, i była to dzisiejsza niedziela. Idźmy dalej. 28 rozdział, Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, wiersze 16 po 20. 11 zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Można byłoby przypuszczać, że to również jest niedziela. Ale czy na pewno, to właśnie zbadajmy dalej. I gdy otworzymy Ewangelię Łukasza, 24 rozdział, to zobaczmy, co jest napisane w wierszu 13. Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. A wiersze 29 do 35 mówią tak: lecz przymuszali go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął z ich oczu.
I mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiedzieli, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. I tu jest ważna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Jeszua szedł z uczniami do Emaus, rozmawiał z nimi i później zaprosili go, bo już co? Zaczynał się kończyć dzień, tak? Jak jest napisane, i ku wieczorowi miał się dzień. I oni, gdy poznali Jeszuę po łamaniu chleba, to wrócili z powrotem do Jerozolimy. Ale zobaczcie, jaka jest odległość. Bo dlatego przeczytałem 13 wiersz, abyśmy zapamiętali, że ta wieś Emaus była oddalona 60 stadionów od Jerozolimy. 60 stadionów to jest około 11 kilometrów. Możemy to sprawdzić w przypisie do Biblii Tysiąclecia, Ewangelia Łukasza 24:13. Około 11 kilometrów. Więc dzisiaj, gdybyśmy my chcieli przejść 11 kilometrów, to jest około 2,5 godziny. Do 3. Czyli śmiało możemy stwierdzić, że oni, jak już wrócili do Jerozolimy, to już było ciemno. To już było po zachodzie słońca. To już był drugi dzień tygodnia, a nie pierwszy. Inni mówią, że Emaus jest utożsamiane z miejscowością Nikopolis. Jeżeli tak byśmy przyjęli, to okazuje się, że to jest jeszcze dalej, bo to jest 160 stadionów, czy jakieś 29 do 30 kilometrów. To już 5 godzin byśmy szli, albo i 6. Jakby nie patrzeć, nieważne, czy to było 11 kilometrów, czy 29, wrócili moim zdaniem na pewno po zachodzie słońca, czyli nie była to już niedziela. Tak jak pokazałem na tym wykresie, jeszcze raz chcę, żebyśmy na niego spojrzeli i to sobie utrwalili, bo to faktycznie może wprowadzić w błąd, gdy do opisu biblijnych zdarzeń, biblijnych historii będziemy przykładać współczesną dobę, która się zaczyna od północy do północy. I tutaj właśnie taki błąd został popełniony, że przyjęto w tym nauczaniu, że doba w Biblii zaczyna się od północy i kończy się o północy. A jak wiemy, w Biblii doba zaczyna się od zachodu słońca do zachodu słońca. Czyli te wszystkie zdarzenia, historie, które miały miejsce po zachodzie słońca, to już nie była niedziela. To już był pierwszy dzień drugi dzień tygodnia, czyli poniedziałek. I to, co zobaczcie dalej, ten sam 24 rozdział Ewangelii Łukasza podaje nam tak, wiersze 44 do 48. Potem rzekł do nich, to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby zrozumieli pisma i rzekł do nich, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. I tu się rodzi bardzo duża wątpliwość czy prawdopodobieństwo, że te słowa, ten nakaz już nie był powiedziany pierwszego dnia tygodnia, ale drugiego, właśnie po zachodzie. Bo jak oni wrócili z Emaus i tam Jeszua się z nimi spotkał, to już było po zachodzie słońca. Tym bardziej, że wskazuje na to Ewangelia Jana. Gdy otworzymy Ewangelię Jana 20 rozdział, przeczytajmy wiersze od 19 do 22. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich, pokój wam. To powiedziawszy, pokazał im ręce i bok.
uradowali się, zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. Widzimy zatem, że w związku z dobą biblijną, tak jak pokazałem, która jest od zachodu słońca do zachodu słońca, to już nie wydarzyło się, jak twierdzi pastor Kurlas, w niedzielę, ale to wydarzyło się drugiego dnia tygodnia, czyli w poniedziałek, bo było to po zachodzie, wieczorem pierwszego dnia tygodnia, czyli to było wieczorem w niedzielę, to już był drugi dzień tygodnia. Nie możemy powiedzieć, że to był po szabacie, no bo to nie było po szabacie zaraz, bo wieczór pierwszego dnia tygodnia jest zaraz po szabacie. Ale przecież wszystko się zaczęło rozgrywać w ciągu dnia. Za dnia, by poszły niewiasty, to wszystko się wydarzyło za dnia. Czyli następny wieczór to już jest drugi dzień tygodnia. Czyli nie ma tutaj potwierdzenia, że ten nakaz, który dał Jeszua oraz to, że tchnął na nich ducha, że to było w niedzielę. Moim zdaniem było to drugiego dnia tygodnia, czyli był to już poniedziałek. Zobaczmy tak samo dalej Ewangelię Jana 20 rozdział i wiersz 24 do 26, historia tak zwana niewiernego Tomasza. Przeczytajmy ten fragment. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych i stanął po środku i rzekł, pokój wam. Po 8 dniach, jeżeli liczymy 8 dni od wieczora pierwszego dnia tygodnia, to mamy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. Nie był to pierwszy dzień tygodnia, nie była to niedziela, był to poniedziałek, drugi dzień tygodnia. Co do tego ja nie mam wątpliwości. A wy się, kochani, zastanówcie, co wychodzi z tekstu Słowa Bożego. Ważnym takim tematem, który jest też dziś poruszany w kazaniu pastora Kurylasa, jest sprawa Wieczerzy Pańskiej i łamania chleba. I zobaczmy, co w tej sprawie powiedział nasz prelegent. Bardzo proszę. Wy mogli jednak na nim zostać z nami, gdyż zbliża się wieczór i dzień chyli się ku końcowi. Wstąpił więc, by z nimi zostać. Gdy zasiadł do stołu, wziął chleb, pobłogosławił, złamał i zaczął im podawać. Kiedy się odbyła pierwsza Wieczerza Pańska rozdana przez Jezusa Chrystusa? W niedzielę. No w niedzielę była pierwsza Wieczerza Pańska rozdana przez Jezusa Chrystusa. Jak widzimy, jest nauka i przekonanie, że łamanie chleba to była Wieczerza Pańska i że pierwsi uczniowie właśnie poprzez łamanie chleba odprawiali tak zwaną Eucharystię, czy Wieczerzę Pańską. I chciałbym wspólnie, abyśmy chwilę poświęcili tej kwestii uwagi. Pamiętacie to, co czytaliśmy w Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, wiersz 30. Ja przypomnę ten fragment. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. I oni po łamaniu chleba go poznali, ci uczniowie. I padły słowa, że w niedzielę była pierwsza Eucharystia. Pytanie, czy możemy... Fakt. Prawdopodobnie było to jeszcze w niedzielę, bo to było tuż przed zachodem słońca. Czyli faktycznie to zdarzenie miało miejsce pierwszego dnia tygodnia, bo jeszcze się nie skończy, była to niedziela. Ale pytanie,
czy było to łamanie chleba. Zobaczmy, przepraszam, czy była to wieczerza pańska, a nie łamanie chleba. I zobaczmy teraz Ewangelię Marka, 14 rozdział. I chciałbym, abyśmy wspólnie przeczytali wiersze 22 do 25. A gdy jedli, wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będziecie już pili z owoców innego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Bożym. Na co chciałbym zwrócić tu uwagę? Wieczerza Pańska, czyli Eucharystia, była pod dwiema postaciami, czyli był chleb, było błogosławieństwo chleba i błogosławieństwo wina. Jak dobrze poczytamy, to w Ewangelii Jana w 13 rozdziale było jeszcze obmywanie nóg. Z informacji, jaką podaje nam Łukasz, było tam tylko łamanie chleba. Więc pytanie, czy to mogła być Eucharystia? Bo uczniowie, jak wiemy, nie jeden raz z Jeszuą łamali chleb. I zobaczmy Ewangelię Mateusza, 15 rozdział, wiersze 34 do 38, rozmnożenie chleba. Jezus zapytał ich: ile macie chlebów? Odpowiedzieli: siedem i parę rybek. Polecił ludowi usiąść na ziemi, wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów. Tych zaś, którzy jedli, było 4000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Jak myślicie, czy to była Wieczerza Pańska, czy to była Eucharystia, czy tylko łamanie, nakarmienie rzeszy ludzi poprzez łamanie chleba? Musimy jedną rzecz pamiętać, że w tamtym czasie chleb to był taki cienki placek, taki podpłomyk zrobiony. Zresztą i dzisiaj można kupić takie te tureckie chlebki, one są cienkie i ich nie bardzo się dawało kroić, się po prostu łamało. Dlatego i dzisiaj też te chleby rzadko kiedy się kroi, łamie się i wtedy się je. Tak samo zobaczcie dalej w Ewangelii Marka. Mamy inny opis również nakarmienia 5000 mężczyzn. Ewangelia Marka, 6 rozdział i wiersze 41 do 44. A wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi. Także 2 ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości i zebrali jeszcze 12 pełnych koszów ułomków i ostatków z ryb. A tych, którzy jedli chleb, było 5000 mężczyzn. I teraz jest pytanie, czy to, co uczynił Jeszua, mogło być Eucharystią, czy wieczerzą, czy nie? Ja uważam, że nie. I teraz zobaczcie jeszcze dalej Dzieje Apostolskie. Tu jest bardzo ciekawa historia opisana w Dziejach Apostolskich, 2 rozdział. I przeczytajmy wiersze 42 do 47. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Zauważcie, co tu jest napisane, że trwali we wspólnocie, łamali w łamaniu chleba w modlitwach. A 46 wiersz
Dziejów Apostolskich mówi tak. Przyjmowali posiłek z radością. Trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Jeszua z uczniami w Emaus właśnie zasiadł do uczty, bo on chciał iść dalej, ale nie go zaprosili, bo już się kończył dzień, żeby usiadł z nimi i żeby razem spożyli posiłek. To była normalna rzecz. I on łamał chleb i oni po tym go poznali. Ale uważam, że to był tylko posiłek. Tak samo zobaczcie Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, wiersz 7. Jest też takie świadectwo życia pierwszego kościoła. W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który nazajutrz zamierzał odjechać, przemawiał do nich i przedłużył mowę aż do północy. Oni się nie zebrali pierwszego dnia po szabacie na Eucharystię, ale jest napisane na łamanie chleba. I jak myślicie, czy możemy w tym upatrywać Eucharystię? Ja uważam, że nie. Dlaczego? Zobaczcie, wszyscy pamiętamy, ale przypomnę słowa, które powiedział Jeszua w Ewangelii Jana 6 rozdział, że Eucharystia jest bardzo ważna, że spożywanie ciała i picie krwi jest bardzo ważne. Zobaczcie, co on powiedział. Ewangelia Jana, 6 rozdział i wiersz 53 i 54 jest napisane. Rzekł do nich Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Jak myślicie, czy Jeszua, który powiedział tak ważne słowa, że jeżeli chcemy mieć życie podczas spożywania Eucharystii, to musimy spożywać ciało i krew. Nie samo ciało, nie sam chleb. To co, on im dał sam chleb? Nie sądzę. Tym bardziej, że zobaczcie, jaką naukę w tej sprawie miał apostoł Paweł. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, przeczytajmy wiersze 23 do 27. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł, to jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc, ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb, albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też, kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi pańskiej. Czy my to rozumiemy? Czy jest możliwe, żebym ja sobie wziął ciało pańskie i sobie z prostotą spożywał posiłek? To jest powiedziane, że ja mam zważać na ciało i na krew pańską, a nie spożywać posiłek, łamiąc chleb. Czyli dla mnie wyraźnie to pokazuje dwie różne sprawy, dwa różne zdarzenia. Były agapy, były wspólne wspólnoty, jedzono chleb, różne tam posiłek wspólnie spożywano, ale nie była to wieczerza pańska, nie była to Eucharystia, ponieważ nie ma świadectwa, że spożywano chleb i spożywano i pito wino, czyli spożywano ciało i pito krew, nie ma o tym świadectwa. A tu wyraźnie jest napisane, jeżeli ktoś to niegodnie spożywa, to co? Gniew pański sobie spożywa i śmierć pije. Także tu nie ma żartów. To były poważne sprawy. Co więcej, jak przeczytamy w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział, wiersz 7, jako nasza Pascha został złożony Chrystus. Tak przeto odprawiajmy święto nasze. Tej nocy, gdy został złożony, wziął i pobłogosławił. To ku rozwadze oczywiście. Też, jeżeli chcecie ten temat głębiej zbadać, to jest wykład na ten temat Pascha, a Pascha Mesjańska na naszym kanale YouTube'owym Gorzowskiego Centrum Biblijnego. Idźmy dalej.
Jest bardzo ciekawa wypowiedź pastora Kurylasa, że Szawłot to była niedziela. Posłuchajmy bardzo, bardzo proszę. W Jerozolimie natomiast byli obecni religijni Żydzi, którzy przybyli z ziem zamieszkanych przez wszystkie narody pod niebem. Już wiemy na pewno, że to nie szabat. Żydzi w szabat nie chodzą. A zaraz udowodnię, że to była niedziela. Odgłos uderzenia wiatru przyciągnął cały tłum takich pielgrzymów. Każdy, kto przybył, był zdziwiony, że słyszy ich mówiących w jego własnym języku. I faktycznie, gdy tak się zastanawiamy, gdybyśmy przyjęli, że liczymy od szabatu tygodniowego, to wtedy faktycznie wypadniemy na niedzielę z świętem Szawuot, czyli z Pięćdziesiątnicą, i wtedy faktycznie mogłoby być wylanie Ducha Świętego pierwszego dnia tygodnia, czyli w niedzielę. Uzupełnieniem tej wypowiedzi niech będą następne słowa, w których pastor Kurylas potwierdza, czy przekonuje nas, że była to niedziela. Bardzo proszę, ten fragment. Ale byli tacy, którzy drwili, ci ludzie upili się młodym winem. W ten dzień, w dzień Pięćdziesiątnicy, już wiemy, że nie szabat. Dobra, od razu wam udowodnię, że to jest niedziela, bo będzie mi łatwiej głosić dalej. Kapłańska, 23 rozdział. Werset. Począwszy od dnia złożenia przez was snopów w ofiarze kołysanej, to znaczy od następnego dnia po szabacie, czyli kiedy? Niedziela. Odliczcie sobie 7 pełnych tygodni, aż do następnego dnia po 7 szabacie. Odliczycie sobie 50 dni i wtedy złożycie Panu nową ofiarę z pokarmów. To jest opis Pięćdziesiątnicy. 49 plus 1, 50. Dzień po szabacie. 7 kolejnych szabatów, 49 plus dzień po szabacie, 50 dzień. Jaki dzień? Niedziela. Z całą pewnością Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, mówią o niedzieli. Jak widzimy, mamy 4 wypowiedzi, które przekonują nas, czy mają nas przekonać, że była to niedziela. Ale spróbujmy teraz to wspólnie przeanalizować, czy faktycznie jest to możliwe. Czy to była niedziela, jak jest przekonany nasz prelegent. Bardzo proszę, otwórzmy ten fragment, od którego się zaczyna cała wypowiedź. To są Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, i przeczytajmy wiersze od 1 do 5. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Tu jest bardzo ważna informacja. Pierwsze, nigdzie nie jest powiedziane tutaj, że jest to niedziela. Natomiast wyraźnie czytamy, że jest to Dzień Pięćdziesiątnicy, czyli żydowskie święto Szawuot, które było jednym z 3 świąt pielgrzymich, i na to święto, jak czytamy dalej, zjechali się pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Nakaz tego święta znajdujemy w Torze, właśnie w tych nakazach, które Bóg daje odnośnie swoich świąt. I czytamy o tym w 3 Księdze Mojżeszowej, Księdze Kapłańskiej, 23 rozdział, i przeczytajmy wiersze od 15 do 16. Jest napisane tak. I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia, w którym przyniesiecie snopy, do wykonania nimi gestu kołysania 7 tygodni pełnych, aż do dnia po 7 szabacie odliczycie 50 dni i wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla Jahwe. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Jest napisane, że po szabacie przyniesiecie snopy dla wykonania nimi gestu kołysania.
po szabacie. I faktycznie, gdyby tylko poprzestać na tym fragmencie Słowa Bożego, to możemy tak uznać i tak wielu uznaje wierzących, że Pięćdziesiątnica wypadła w niedzielę. Zresztą dzisiaj wielu chrześcijan ją w niedzielę faktycznie obchodzi. Ale spróbujmy zrobić analizę szerszego fragmentu, kontekstu, bo jak wiemy, bardzo wiele, albo nieraz przede wszystkim, zależy to od kontekstu. Dlatego chciałbym, abyśmy wspólnie przeczytali szerszy fragment. Ta sama, trzecia Księga Mojżeszowa, Księga Kapłańska, 23 rozdział i przeczytajmy wiersze od 6 do 16. A 15 dnia tego miesiąca jest święto przaśników dla Jahwe. Przez 7 dni będziecie jedli tylko przaśne chleby. Pierwszego dnia będzie dla was zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez 7 dni będziecie składali w ofierze dla Jahwe ofiarę spalaną. 7 dnia będzie święte zwołanie. Nie będziecie w tym dniu wykonywać żadnej pracy. Potem Jahwe powiedział do Mojżesza: mów do Izraelitów i powiedz im, kiedy wejdziecie do ziemi, którą ja wam dam i zbierzecie plon, przyniesiecie kapłanowi snop jako pierwociny waszego plonu. On dokona gestu kołysania snopa przed Jahwe, aby był przez niego łaskawie przyjęty. Dokona nim gestu kołysania w następnym dniu po szabacie. W dniu gestu kołysania snopa złożycie ofiarę całopalną dla Jahwe, barana bez skazy, urodzonego w tym samym roku, wraz z ofiarą pokarmową 0,2 efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą, jako ofiarę spalaną, miłą woń dla Jahwe, a także ofiarę płynną, ćwierć hinu wina. Aż do tego dnia nie będziecie jedli ani chleba, ani prażonych ziaren, ani kaszy, zanim nie przyniesiecie daru dla waszego Boga. Jest to ustawa wieczysta dla waszych pokoleń we wszystkich waszych siedzibach. I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia, w którym przyniesiecie snopy do wykonania nimi gestu kołysania, 7 tygodni pełnych. Aż do dnia po 7 szabacie odliczycie 50 dni i wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla Jahwe. I wiersz 21 mówi tak: tego samego dnia zwołacie lud, będzie to dla was zwołanie święte, nie będziecie wykonywać tego dnia żadnej pracy. Jest to ustawa wieczysta we wszystkich waszych siedzibach dla waszych pokoleń. Tekst nie jest prosty, ja mam tego świadomość, ale zwrócę na kilka fragmentów uwagę, abyście sobie to, kochani, przemyśleli i pokażę później jeszcze jeden werset z Księgi Jozuego. Pierwsza rzecz jest taka, że mamy 15 dzień Przaśników, czyli 23:6, pierwszego dnia będziecie mieć zwołanie święte, nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Pierwszego dnia, czyli jest to ten szabat świąteczny, który już pokazałem, że był, tak samo w czasie śmierci, ukrzyżowania Pana Jezusa, że był szabat świąteczny. I teraz dalej jest napisane tak, że po szabacie weźmiecie snop i pójdziecie, zrobicie gest kołysania. Ważna rzecz. O szabacie tygodniowym czytamy na samym początku, 23 rozdział, wiersz 2, 3. Tam mamy o szabacie tygodniowym. Tu natomiast, gdy wchodzimy w święta, 23 rozdział od wiersza 4 poniżej, poprzez wszystkie dalsze święta, mamy mowę tylko o szabacie świątecznym. Oprócz szabatu tygodniowego, jak tam dobrze przeczytacie, jest 7 szabatów świątecznych. I teraz zobaczcie, po szabacie idziemy, tu nie ma powiedziane jakim, czy tygodniowym, czy świątecznym, nie? Ale mamy, że po szabacie, 15 Nisan mamy szabat świąteczny, po szabacie mamy wziąć snopy, iść wykonać gest kołysania
I do tego czasu, gdy nie zrobimy gestu kołysania, nie możemy jeść prażonych ziaren. Bardzo ważna rzecz. Tu jest napisane, 14 wiersz. Aż do tego dnia nie będziecie jedli ani chleba, ani prażonych ziaren, ani kaszy, zanim nie przyniesiecie daru dla waszego Boga. Do tego dnia. I teraz zobaczcie. Księga Jozuego, 5 rozdział i przeczytajmy wiersze od 10 do 12. Czytamy tak. Rozłożyli się obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili Paschę 14 dnia miesiąca wieczorem na stepach Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy chleby pszaśne i ziarna prażone tego samego dnia. Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku z plonów ziemi Kanaan. Zobaczcie, była Pascha 14 dnia wieczorem, czyli to jest pierwszy dzień święta Przaśników, 15 Nisan, i po tym święcie, po szabacie świątecznym zaczęli jeść prażone ziarna. A prażone ziarna mogli jeść dopiero wtedy, jak złożyli snop po szabacie. Czyli Jozue wskazuje, że mogło to być, że było to w tym przypadku po szabacie świątecznym, a nie tygodniowym. I w tym momencie co się dzieje? W tym momencie nie ma gwarancji, jest minimalna gwarancja, że święto Szawuot wypadnie pierwszego dnia tygodnia, ponieważ święta biblijne nie liczymy co 7 dni od szabatu tygodniowego, ale liczymy o wyznaczonym czasie, od nowiu. 15 dnia, pierwszego dnia miesiąca, czyli miesiąca Nisan, jest święto Przaśników. I na przykład w tym roku święto Szawuot wypadło w poniedziałek. Nie było w niedzielę, było w poniedziałek. W innym roku wypadło w piątek. Rzadko kiedy zdarza się, że to święto wypada w niedzielę. Dlaczego? Ponieważ szabaty świąteczne są ruchome i one wypadają w różne dni, tak jak wypada nów. Mamy nów i później liczymy 10, czy 15, czy 22 dni. I one wypadają w różne dni tygodnia, niezależnie od szabatu tygodniowego. Co więcej, Księga Kapłańska, 23 rozdział, 21 wiersz, co mówi? Tego samego dnia zwołacie lud, będzie to dla was zwołanie święte, nie będziecie wykonywać tego dnia żadnej pracy, jest to ustawa wieczysta we wszystkich waszych siedzibach dla waszych pokoleń. Święto Szawuot było szabatem świątecznym i właśnie wylanie ducha nastąpiło w szabat świąteczny, a nie w niedzielę, a nie pierwszego dnia tygodnia, bo my nie wiemy, jaki to był dzień tygodnia, ale na pewno był to szabat świąteczny, na pewno było to święto Szawuot, święto tygodni, które obchodzili apostołowie, bo oni się zebrali, tak jak było nakaz, że w tym nie będziecie mieć zgromadzenie. Oni się w Szawuot zebrali. Przybyli do Jerozolimy pielgrzymy na święto Szawuot. I nieprawdą jest, że oni nie chodzili. Przecież wszyscy wiemy, o drodze szabatowej było to 2000 łokci, czyli około kilometra mogli chodzić. I oni się zbiegli, bo usłyszeli szum, a oni się zgromadzili, bo było Szawuot, był nakaz pański. Apostołowie obchodzili święta pańskie, obchodzili Szawuot. Nie ma co do tego wątpliwości. Więc wylanie Ducha Bożego było w dzień szabatu, a nie w niedzielę. Zastanówcie się, czy nie mogę mieć racji w tym rozważaniu. Idźmy dalej. Widzimy zatem, że dzień Pięćdziesiątnicy był liczony od szabatu świątecznego i następny dzień po nim liczono pełnych 7 szabatów, czyli 7 razy po 7, 49 i następny dzień był świętem Szawuot, co można zobaczyć tutaj na wykresie, który właśnie załączyłem. I teraz posłuchajmy jeszcze raz wypowiedź
naszego prelegenta, który jest przekonany, że wylanie Ducha Świętego nastąpiło w niedzielę. Bardzo proszę. Więc w niedzielę Bóg wysłał Ducha Świętego na wszelkie ciało. Nie w sobotę. A mógł to zrobić już na pewno wtedy w sobotę. Ale zrobił to w niedzielę. Nie zrobił tego w szabat. Oni nie byli zebrani w szabacie. Nie dajcie sobie wmówić, że zbierali się w szabat i pierwsi chrześcijanie zbierali się w szabat i Pan honorował ich zbieranie się w szabat. Niedziela to jest. Na pewno to jest niedziela. Już kapłańska zapowiedziała, że to będzie niedziela. I w niedzielę Bóg uhonorował niedzielę, dzień zmartwychwstania i zrobił z niedzieli dniem wylania Ducha Świętego na wszelkie ciało. Zrobił to kto? Duch Święty. Myślę, że wyraźnie pokazałem, że na pewno wylanie Ducha Świętego było w dzień szabatu świątecznego, czyli w dzień święta Szawuot, czyli Pięćdziesiątnicy. Nie ma nigdzie w Słowie Bożym powiedziane, że była to niedziela. Tak samo zobaczmy pewność, jaką pastor Kurylas ma przy następnej wypowiedzi. Bardzo proszę. Później Piotr głosi pierwsze kazanie, dalej w niedzielę. I mamy pierwszy chrzest. Tak poważny chrzest. Po wylaniu Ducha Świętego. Pierwsze wypełnienie polecenia misyjnego. Pierwsza niedziela. Niedziela wylania Ducha Świętego. I co Bóg robi? Duch Święty dotyka ich i oni są chrzczeni. I czytamy w 41 wersecie 3000 osób. Pytanie jest takie. Jeżeli wykazałem, a mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną, że wykazałem jasno, że jest mowa o szabacie, czy możemy zatem twierdzić, że głoszenie Ewangelii przez Piotra i chrzest, który uczynił apostoł Piotr, miały miejsce w niedzielę? Moim zdaniem one miały na pewno miejsce w szabat świąteczny. I nie ma nigdzie potwierdzenia, że to była niedziela. Są to nasze spekulacje czy założenia, które na podstawie jednego tekstu zostały przyjęte. Ale myślę, że pokazałem więcej wersetów, które wyraźnie pokazują, że wcale to nie musiała być niedziela, ale na pewno był to szabat świąteczny. I w szabat właśnie Bóg wylewał Ducha Świętego, w szabat była głoszona Ewangelia, w szabat chrzczono ludzi. 3000, tak, czy 4000 ludzi się przyłączyło i był to szabat świąteczny, a niekoniecznie niedziela. Moim zdaniem nie była to niedziela. Chciałbym teraz, abyśmy wspólnie jeszcze prześledzili wypowiedź odnośnie tego, czy pierwotny Kościół zachowywał Dzień Pański, którym była niedziela, a nie zachowywał szabatu. I zobaczmy tutaj jedną z wypowiedzi w tym temacie. Bardzo proszę. Paweł mówił tak długo, że chłopiec zasnął i spadł z trzeciego piętra. Gdy go podniesiono, był martwy. To Paweł zszedł, przypadł do niego, otoczył go ramionami i powiedział: przestańcie rozpaczać. Jego dusza jest w nim. Potem wrócił na górę, złamał chleb, skosztował, a następnie rozmawiał z nimi do świtu, a z nastaniem dnia odszedł. Chłopca natomiast odprowadzono żywego, co przyniosło wszystkim ulgę. Cały dzień, do północy się przedłużył ten Dzień Pański. Oni się tam nauczali, trzymali się tej tradycji apostolskiej, nauczali tych doktryn. Paweł rzeczy wyjaśniał, mało im było i mało, a nie tak jak dzisiaj. Co takie długie kazanie, to uwielbienie by mogło być krótsze. I jeszcze zobaczmy drugą bardzo ciekawą wypowiedź, gdzie padają słowa, że cały dzień do północy. Bardzo proszę. Oni tak nie mieli. Oni tam cały dzień jeszcze do północy. Chłopak zasnął, umarł. Paweł tak jakby, ale ja jeszcze nie skończyłem mówić, a ty jeszcze nie skończyłeś słuchać, więc zmartwychwstał i słuchał dalej. Czyli teraz jest pytanie, czy możemy powiedzieć, że zebranie, spotkanie, które miało miejsce, o którym wspólnie przeczytamy. Przeczytajmy Dzieje Apostolskie, 20 rozdział i wiersze od 7 do 12. Czy to miało miejsce w niedzielę? I czy w sposób należyty ta niedziela była zachowana, ten pierwszy dzień tygodnia?
Zobaczmy. Czytajmy Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, wiersze od 7 do 12. W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który nazajutrz zamierzał odjechać, przemawiał do nich i przedłużył mowę aż do północy. Wiele lamp paliło się w górnej sali, gdzie byliśmy zebrani. Pewien młodzieniec imieniem Eutych siedział na oknie pogrążony w głębokim śnie. Kiedy Paweł przedłużył przemówienie, zmożony snem spadł z trzeciego piętra na dół. Podniesiono go martwego. Paweł zszedł, przypadł do niego i wziął go w ramiona. Nie trwóżcie się, powiedział, bo on żyje. I wszedł na górę, łamał chleb i spożywał, a mówił jeszcze długo, aż do świtania. Potem wyruszył w drogę, a chłopca przyprowadzono żywego ku niemałej radości zebranych. I tu się zgadza, że jak oni się zebrali na łamanie chleba w pierwszy dzień tygodnia po szabacie, to była to niedziela. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Mamy wieczór, bo po szabacie to było noc, to było ciemno już i mamy pierwszy dzień tygodnia. I Paweł co? Przemawiał, jedli chleb, tak, łamanie chleba, później on też łamał chleb i spożywał i przemawiał aż do rana. I co się dzieje rano? Czy on został na zgromadzeniu, jakby chciał nasz prelegent? Czy on rano sobie poszedł do portu? Zobaczcie. Potem wyruszył w drogę, a chłopca przyprowadzono żywego. 11:12. I wszedł na górę, łamał chleb i spożywał posiłek, agapa, nie była to Eucharystia, a mówił jeszcze długo, aż do świtania, do rana. Potem wyruszył w drogę, a chłopca przyprowadzono żywego ku niemałej radości. To jak? Było zgromadzenie w niedzielę, czy nie było w niedzielę? Właśnie w tym rzecz, że my zapominamy, że Paweł był Żydem, był faryzeuszem, był znawcą prawa i on nawet sam mówi, że co do prawa jest bez zarzutu. Więc on wiedział, że zgromadzenie odbywa się w szabat. Natomiast po szabacie się spotkali, rozmawiali, badali Słowo Boże, wspólnie ucztowali. Do rana im się zeszło. Nam nieraz się schodziło do późna rozmowy na temat Słowa Bożego, ale też po szabacie. Po zgromadzeniu zrobiliśmy agapę, rozmawialiśmy do późna wieczorem. Kto ile miał siły, bo to jest czas takiej radości właśnie budowania się na Słowie Bożym. To trzeba o tym pamiętać, że on nie został na zgromadzenie jasną porę dnia, pierwszego tygodnia, tylko rano sobie poszedł do portu, do Troady, bo tam na niego czekali i popłynął. Teraz pytanie jest dalsze. Pierwszy jest do Koryntian, 16 rozdział, wiersze 1-2. Że również właśnie pierwszego dnia tygodnia, czyli w niedzielę, była robiona kolekta, zbiórka. Przeczytajmy ten fragment. Jeśli chodzi o zbiórkę, która się odbywa na rzecz świętych, zróbcie tak, jak poleciłem kościołom Galacji. Niech pierwszego dnia tygodnia każdy z was coś odłoży według tego, co uzna za właściwe, żeby nie zarządzać zbiórek dopiero wtedy, gdy przybędę. I jest tak napisane, faktycznie, ja nie mówię, że nie. Pierwszego dnia tygodnia robiono kolektę, zbierano na rzecz świętych, co kto tam uznał, żeby dać. Ale czy to znaczy, że pierwszego dnia tygodnia oni robili nabożeństwa, zgromadzenia i zbierali to? A może raczej tu chodzić o to, że właśnie oni, wiedząc, że w szabat tego nie można robić, bo w szabat należało się powstrzymywać od tego typu prac. W szabat, zgodnie z nakazem, należało się zgromadzać, aby oddać Bogu cześć i chwałę, to oni nie będą łamać szabatu, więc tylko pierwszego dnia tygodnia, po szabacie, odłożyli. Bo już było po szabacie, już można było pracować, już można było zbierać pieniądze. Zastanówcie się, czy to właśnie nie wskazuje na to, że pierwotny Kościół właśnie zachowywał szabat i dlatego zbiórki tego typu, pomoc tego typu była organizowana po szabacie.
tak jak się spotkali w Troadzie, tak jak właśnie tutaj w Koryncie zalecił Paweł i tak samo w kościołach Galacji, zbierano kolektę po szabacie, pierwszego dnia tygodnia, żeby nie naruszyć szabatu. Chciałbym jeszcze, żebyśmy wspólnie prześledzili sprawę szabatu w pierwszej eklezji. Czy faktycznie nie ma informacji, czy nie ma wskazówek, że pierwsza społeczność, pierwsza eklezja, pierwsze zgromadzenie pierwszych wieków zachowywało szabat. Zacznijmy od tego, że w trzeciej Księdze Mojżeszowej, Księdze Kapłańskiej, 23 rozdział i wiersz 3 jest napisane. Przez 6 dni praca będzie wykonywana, ale 7 dnia jest uroczysty szabat, jest zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy, to jest szabat dla Jahwe we wszystkich waszych siedzibach. Czy zobaczcie, jaki był nakaz w sprawie szabatu tygodniowego. Bo tu jest mowa o szabacie, który był co 7 dni, czyli to nie był szabat świąteczny, który wypada w określonym czasie, tylko ten był cyklicznie. 6 dni pracujesz, 7 nie będziesz pracował, masz zwołanie święte, zgromadzenie święte. I teraz zobaczcie, idąc tym tropem, Jeszua mówi w Ewangelii Mateusza, 20 rozdział i do wiersza 22 takie słowa. A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. Będzie bowiem wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał, lecz z powodów wybranych ów czas zostanie skrócony. Jeżeli szabat nie był ważny w opinii Jeszuły, to po co, on mówi, abyśmy się modlili, żeby nasza ucieczka na końcu, przed przyjściem Pana, gdy będzie wielki ucisk, jaki nigdy nie był i nie będzie, nie wypadła w szabat. Zastanówmy się. Jeżeli on nie ma znaczenia, jest niedziela, to po co on mówi o szabacie? Zobaczmy Dzieje Apostolskie, 13 rozdział i najpierw przeczytajmy wiersz 14. Oni zaś przeszli przez Pergę, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli. W Antiochii Pizydyjskiej spotykali się w dzień sobotni. Wiersze 42-44 tego samego 13 rozdziału. Kiedy wychodzili, proszono ich, aby w następny szabat mówili do nich o tym samym. A po zakończeniu zebrania wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcać ich do wytrwania w łasce Boga. W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. I wiersz 48-49 jest napisane. Poganie słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju. Co ja tu widzę? Widzę, że apostołowie, gdy dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, właśnie w szabat, poszli w dzień szabatu do synagogi, tam się spotkali. Później, w następny szabat, znowu ich poproszono, aby rozmawiali o Słowie Bożym, dawali świadectwo. I znowu w następny szabat to samo. I zobaczcie, kto tam był. Tam byli Żydzi, tam byli prozelici, tam byli poganie. Wszyscy schodzili się w tamtym czasie do synagogi, ponieważ tam czytano Słowo Boże, tam je wykładano, nigdzie indziej się nie spotykano w tamtym czasie. Czyli właśnie w szabat były zgromadzenia, były spotkania. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, wiersze 19-21. Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymywali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu i od tego, co uduszone i od krwi. Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach. Apostołowie informują nawracających się pogan, minimum, które macie nie robić, a resztę idźcie do synagogi, bo tam co szabat jest czytany Mojżesz i wykładany. I tak było. Nie szukali innego miejsca.
Zobaczcie 16 rozdział i wiersz 13 Dzieje Apostolskie. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie jak sądziliśmy było miejsce modlitwy i usiadłszy rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. W szabat się spotkali, nie pierwszego dnia tygodnia, nie w niedzielę, ale w szabat, nie w poniedziałek. W szabat się spotkali i nie była to synagoga, tylko było to miejsce nad rzeką, gdzie było miejsce modlitwy i jak wiemy, tam Lidia później uwierzyła. Idźmy dalej. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, wiersze od 1 do 4. Przeszli przez Amfipolis i Apolonię i przybyli do Tesaloniki, gdzie Żydzi mieli synagogę. Paweł według swego zwyczaju wszedł do nich i przez trzy szabaty rozmawiał z nimi. Na podstawie pisma wyjaśniał i nauczał. Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać. Jezus, którego wam głoszę, jest tym Mesjaszem. Niektórzy z nich, a także pokaźna liczba pobożnych Greków i niemało znamienitych kobiet uwierzyło i przyłączyło się do Pawła i do Sylasa. Przez trzy szabaty rozmawiali i przyłączyli się, przychodzili tam pobożni Grecy, różne kobiety i tak dalej, nie tylko Żydzi. Właśnie oni się w szabat zgromadzali, w szabat były rozmowy, w szabat były spotkania. Jak była synagoga, to w synagodze nie było problemu. Dopiero później, jak wiemy, gdy to rozeszło się, to wtedy dopiero spotykali się w innych miejscach. Ale tak spotykali się w szabat. Zobaczmy dalej Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, wiersze 10 do 12. Natychmiast w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, poszli do synagogi Żydów. Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan. Przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali pisma, czy istotnie tak jest. Wielu z nich też uwierzyło, a także wiele wpływowych Greczynek i niemało mężczyzn. Również stawiamy sobie Berejczyków za przykład, a wyraźnie jest napisane, że to byli Żydzi, którzy uwierzyli, gdzie Paweł do nich poszedł właśnie w szabat i tam im głosił Słowo Boże i oni uwierzyli, że Jeszua jest tym Mesjaszem. Odbyło się to w szabat, nie w niedzielę, w szabat. Idźmy dalej. Dzieje Apostolskie, 18 rozdział, przeczytajmy najpierw wiersz pierwszy. Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Zobaczcie, co dalej się działo w Koryncie. Przeczytajmy dalej 18 rozdział Dzieje Apostolskie, wiersze 4 do 8. A co szabat rozprawiał w synagodze i przekonywał tak Żydów, jak i Greków. Kiedy Sylas i Tymoteusz przybyli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. A kiedy się sprzeciwili i bluźnili, otrząsnął swe szaty i powiedział do nich, krew wasza na waszą głowę, jam nie winien, od tej chwili pójdę do pogan. Odszedł stamtąd i poszedł do domu pewnego czciciela Boga imieniem Tycjusz Justus. Dom ten przylegał do synagogi. Przełożony synagogi Kryspus uwierzył w Pana z całym swym domem. Wielu też słuchaczy koryńskich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest. Widzimy, jak odeszli nawet od synagogi, to spotykali się w domu, który był blisko synagogi. Bo w tamtym czasie oni wszyscy wiedzieli, że spotkania co do badania Słowa Bożego odbywają się w szabat. I odbywały się najpierw w synagogach, albo w miejscach, które były na to wyznaczone, jak tam nad rzeką, ale był to szabat, nie pierwszy dzień tygodnia, nie niedziela. I tak samo tutaj ten dom, który miał Tycjusz Justus, był za synagogą, obok synagogi i tam się oni spotykali. Także myślę, że widzimy piękny obraz, który mamy pokazany w Dziejach Apostolskich, że nie ma nigdzie wprost powiedziane, że zebrania były w niedzielę. Ale jest wiele, wiele tekstów, które potwierdzają, oczywiście w mojej opinii, wy nie musicie się tym zgadzać, ale zbadajcie to. Przedstawiłem wam konkretne wersety, teksty ze Słowa Bożego, które mówią, że to się działo w szabat. Bardzo proszę to sprawdzić. Kończąc powoli nasze dzisiejsze rozważanie, trochę długie, ale
Proszę, abyście jeszcze chwilę wytrzymali. Już naprawdę niewiele zostało, a na sam koniec myślę, że mamy to najważniejsze. Moja odpowiedź jest na temat Dnia Pańskiego, a Biblii. I zobaczcie, co powiedział pastor Kurylas odnośnie Dnia Pańskiego. Bardzo proszę, zobaczmy tę wypowiedź. Jest to bardzo ważna wypowiedź i uważnie posłuchajcie jego słowa. Bardzo o to proszę. Bardzo proszę, zobaczmy. Dniu Pana, czyli Dniu Sądu, tylko jest mowa, że w niedzielę zawładnął nim Duch Święty. Bo niedziela nawet na tym odosobnieniu była jego dniem radości z tego, że Chrystus go zbawił. I w tym Dniu Pańskim Duch Święty nim zagarnął, co zresztą nie zrobił pierwszy raz, czytaliśmy o Pięćdziesiątnicy. Jak komuś mało, to można mnie sprawdzić, bo ja nie mam jak tego udowodnić, jeśli ktoś nie uczy się tam podstaw greki, ale w Grece są dwa różne określenia na Dzień Pański w zrozumieniu niedzieli i Dzień Pański, Dzień Pana w zrozumieniu eschatologii. Tu się pojawia greckie ente kyriake hemera, a to oznacza niedzielę. Ten zapis grecki ente kyriake hemera oznacza niedziela. Ten Dzień Pański to bez dwóch zdań, obojętnie kto co na Google za durnoty wypisze. To oznacza niedziela. Dla każdego biblisty to oznacza niedziela. Te słowa, ente kyriake hemera. Pastor Kurylas powiedział bardzo ważne słowa, na które chcę zwrócić uwagę, że w Apokalipsie jest użyte słowo ente kyriake emera, czyli Dzień Pański. I on powiedział, jak pamiętacie, że nigdzie w Biblii i że żaden biblista nie ma wątpliwości, że to słowo jest tylko w Apokalipsie i jest tylko na określenie Dnia Pańskiego, którym jest niedziela. I ja mówię, sprawdzam. Otwórzmy Apokalipsę. To jest pierwszy rozdział Apokalipsy, Księga Objawienia. I przeczytajmy wiersze od 9 do 10. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby. I faktycznie, gdy otworzymy tekst grecki, to tak jak jest, jak powiedział pastor Kurylas, tak jest. En te kyriake emera. Zgadza się. Tutaj nie ma pytań. Ale coś mnie zastanowiło. Bo tak miałem wątpliwość, bo przecież każdy z nas czytał wiele razy w Starym Testamencie Dzień Pański, Dzień Pański, Dzień Pański. Gdy czytamy objawienie i ten fragment, widzimy faktycznie, że tak jest, jak powiedział pastor Kurylas. Ale czy to jest jedyne miejsce, to już niestety tak nie jest. I gdy otworzymy grecki przekład Biblii Starego Testamentu, czyli tak zwaną Septuagintę, to okazuje się, że tam również to słowo występuje. Otwórzmy Księgę Izajasza, 13 rozdział, wiersz 6 jest napisane. Zawyjcie, bo bliski jest dzień pański, nadchodzi jako klęska z rąk wszechmocnego. I tutaj mamy emera kyriou. Ups. Izajasz 13, rozdział, wiersz 9. Oto dzień pański nadchodzi okrutny, najwyższe wzburzenie i straszny gniew, żeby ziemię uczynić pustkowiem i wygładzić z niej grzeszników. Emera kyriou. To samo, zobaczcie na slajdzie, jest na czerwono zaznaczone. Sprawdźcie tekst grecki. Tak jest. To słowo występuje również w Septuagincie, czyli nie jest to odosobnione. Zobaczcie Ezechiela, czyli mamy już mamy Izajasza, teraz patrzmy Ezechiela.
30 rozdział, 3 wiersz. Blisko bowiem dzień, bliski jest dzień pański, dniem chmur będzie czas kary narodów pogańskich. I tu też mamy emera tou kiriou, dzień pański, emera kiriou. Księga Amosa, zobaczmy Księgę Amosa, bardzo proszę. 5 rozdział Księgi Amosa, 18 wiersz, czytamy takie słowa. Biada oczekującym dnia pańskiego. Cóż wam po dniu pańskim? On jest ciemnością, a nie światłem. I tu też mamy emeran kirion. Emeran kiriou. Dzień pański. To samo słowo, ta sama fraza, co w Apokalipsie. Zobaczmy Amosa, 5 rozdział i wiersz 20. Przecież dzień pański jest ciemnością, a nie światłem, mrokiem, a nie ma w nim jasności. Emera tou kiriou. Ta sama fraza. U Joela jest to samo. Już nie będę więcej przytaczał. Myślę, że te parę miejsc wystarczy, żeby zobaczyć, że te słowa nie są prawdą. Sami to osądźcie, sami rozważcie. I jeszcze zobaczcie jedna rzecz. Odnośnie, czym jest Dzień Pana. Oprócz tego, co czytaliśmy w znaczeniu eschatologicznym, to u Izajasza 58 rozdział i 13 wiersz znajdziemy takie słowa. Czytam z Biblii Tysiąclecia. Jeśli powciągniesz Twe nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli, ani nie omawiać spraw swoich. Zobaczcie, co tu jest napisane. Szabat, święty dzień Pana. Święty dzień Pana. Dzień Pana to jest szabat. I tak jest. Ale będąc uczciwym, sprawdziłem, jak jest w Grece. I tu jest, kochani, inaczej. Tu jest napisane, że szabat jest to dzień święty. Jest słowo te emera te agio, czyli święty, hagio, hagia. Jest to dzień święty. Nie będę naciągał Słowa Bożego do swoich teorii, mimo że tłumacz przetłumaczył to jako święty dzień Pana. Ale w oryginale, w Grece jest napisane, że szabat jest dniem świętym. I wiemy, że tak jest. Nie jest to pierwszy dzień tygodnia, ale jest to szabat. I czy to jest szabat tygodniowy, czy to jest szabat świąteczny, jest to dzień święty, który Bóg polecił dla swojego ludu, aby w tym właśnie dniu się zgromadzał. Przepraszam, że dzisiejszy wykład jest taki długi, ale jak widzicie, temat jest poważny, jest to ważny temat. Mam nadzieję, że w jakiejś części znaleźliście odpowiedzi na pytania, które was dręczyły, na które nie znaleźliście wcześniej odpowiedzi. Chciałbym też was zaprosić do lektury kwartalnika biblijnego, którego wydajemy od ponad 2 lat. Ukazało się już 12 numerów. Znajdziecie tutaj wiele odpowiedzi na trudne sprawy biblijne. Serdecznie zapraszam. Niech Bóg was błogosławi. Amen.